Schema. Tyle oczekiwania. No i mamy drużne roku Team of the Year. Na początku wchodzą napastnicy, co już mogą sugerować właśnie te ekrany. Po lewo Lewandowski, na środku Mbappé, po prawo Leo Messi. Tak więc tak wygląda trójka. O dokładnych statystykach też sobie porozmawiamy, ponieważ po przeciekach już to krąży. Pogadamy mniej więcej, jak ten event ma wyglądać, jakie informacje oraz głównie przecieki dostaliśmy, że co ma się pojawić po prostu w tych pierwszych dniach. Pogadamy, kiedy składy mogą być najtaniej, jak to mogłoby ewentualnie wyglądać, bo tak naprawdę do końca nigdy nie mamy pewności. W tym roku ta FIFA jest Troszkę inna. Są inne wysypy, są mocniejsze wysypy, ale w miarę jakieś tam analogie występują, więc sobie troszeczkę tutaj powróżymy. No i ogólnie pogadamy o sposobach zarobku, o tym, co możecie zastosować, jak możecie do rynku podejść, żeby ewentualnie zarobić i na co zwrócić uwagę dzisiaj, szczególnie wieczorem, kiedy poleci tych paczek naprawdę mnóstwo. Zacznijmy od czegoś ciekawego, czyli drużyny Team of the Year. Tak, cała lata chyba od dwóch dni, się chodzi o osoby od przecieków, natomiast wczoraj jej opublikowało całą drużynę. I wygląda ona w sposób następujący. Nie będę się zagłębiał w statystyki, też już niby przeciekowe oficjalne możecie sobie znaleźć. Natomiast wiele jest predykcji i mógłbym wam tutaj namieszać tylko, kiedybym szukał po nazwiskach po Twitterze, a inaczej to zajęłoby mi troszkę więcej czasu. Lewandowski Mbappé. I Messi, jeśli chodzi o napad, dzisiaj o 19 pojawią się właśnie w paczkach. Następnie pomoc Jorginho, De Bruyne, Kante, Cancelo, Diasz, Marquinhos, Hakimi i Donnarumma. Jeśli chodzi o takie największe chyba tutaj zaskoczenia, to dlaczego jest tylu aż graczy PSG? To jest podstawa. Następnie wiele osób troszkę tutaj e, dziwi się, za co został Mbappé, dlaczego nie ma Salaha i tak dalej. Ale pamiętajcie, to jest drużyna roku w FIFA. To jest drużyna roku FIFA 22, to jest drużyna roku od eSports i po pierwsze gracze wolą taki skład i wolą te karty niż inne bardzo często, a po drugie właśnie te karty sprzedają jak najwięcej paczek i właśnie na tych kartach da się jak najlepszy zysk zarobić a po prostu jej na tym zależy. Ja wiem, że ktoś zaraz powie, niszczy zabawę, mówisz wcześniej, pokazujesz nam to tutaj wcześniej, mimo że chcemy się bardziej dowiedzieć o handlu, o rynku. Słuchajcie, to jest jeden z elementów, który warto wiedzieć. Jeśli Wy nie wiecie, a ktoś wie, to może mieć w jakiś sposób nad Wami przewagę. Niestety tak to wygląda, że hype przenosi się z godziny 19 na dni wcześniejsze. I tak naprawdę jest generowany podczas różnych dni, podczas różnych godzin. Ciężko jest niekiedy całkiem nad tym po prostu zapanować i nadążyć. Harry Kane. Nie wiem, jak to będzie z gwiazdkami. Mam nadzieję, że z mu da 4, słabszej nogi ma 5, natomiast czy ta karta będzie dobra? Też śmiem powątpiewać, no nie jest to karta, która mogłaby się idealnie wpasować w silnik gry i pewnie w większości z Was preferencje, natomiast ma on pojawić się podczas toty w wersji Flashback. Całkiem, a to całkiem ciekawa karta. Dodatkowo ma się pojawić Lucas Paketa w zadaniach SBC, chyba. Chyba SBC, chociaż nie wiem, jak to ostatecznie zrobią. Nie wiem, czy tam było nawet dopisane, ale takiego zawodnika możemy się spodziewać również. Oczywiście statystyki są nieoficjalne, więc bierzcie na to poprawkę. No i najnowszy przecież, karty, która ma się pojawić właśnie podczas Team of the Year, jest to Dest. Za co Dest? No do końca nie wiem, ale właśnie on ma być w wyzwaniach podczas Team of the Year. Chyba cały ten odcinek spędzimy na rozmowach o przeciekach, natomiast w sklepie pojawiły się tego typu paczki. Mogą one być dodane w każdym momencie, mogą naprawdę namieszać rynkiem, jeśli będą typowo do kupienia. Czyli sześciu napastników. Minimum 1,83, tak samo 6 pomocników, minimum 1,83 i 6 pomocników, minimum 83. Plus. Co to może oznaczać? Wydaje mi się, że oznacza to, na co wszyscy się spodziewamy, nastawiamy, że paczek podczas tego eventu Team of the Year będzie olbrzymi. Widzieliśmy to już podczas świąt, widzieliśmy to również podczas Czarnego Piątku, że paczki nie latają tylko 19, 20, 21, co nas to powtarzam tylko będą również latać w godzinach przeróżnych, od rana do wieczora. Nowe kombinacje, nowe paczki, no rok temu. Nie mieliśmy czegoś takiego jak paczka z gwiazdą 85+. Tutaj będą coraz to nowsze paczki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ciekawi mnie, czy pójdą również w stronę paczek promocyjnych, które będą dawane na takiej zasadzie, że... Nie dość, że kupicie paczkę Ultimate za 125 tysięcy, to dodatkowo jeszcze dostaniecie gratis paczkę za 35 tysięcy. Tak to było po prostu podczas świąt i tak to było właśnie reklamowane, nagłaśniane, że się to jeszcze bardziej opłaca. Jeśli coś takiego pójdzie, no to wysypy będą przepotężne. No i trzeba o tym pamiętać, że na pewno pierwsza godzina 19, pomimo puli osób, które otworzą paczki, no mogą być jakieś promocje, ale 20, 21 to nie jest koniec paczek i prawdopodobnie tutaj do północy będziemy bardzo to bardzo mocno lecieli z tym festiwalem paczkowym. W kodzie gry dodatkowo dodali... Ikonę średnia lub prime, kiedy będzie takie wyzwanie o taką po prostu paczkę? No nie wiem, po prostu ma nadejść. To nie jest leak, jak widzicie, natomiast coś takiego się znalazło, więc prawdopodobnie takie coś również dostaniemy. Czy teraz na weekendzie, czy po prostu dopiero jak w kolejną niedzielę, nie tą najbliższą, tylko następną, chyba kończy się e, Icon Pick, czy wtedy nie mam pojęcia, ale takie coś jest i warto o tym wiedzieć, że to już może nadchodzić. No i jeden z przecieków, który może mocniej was zainteresować, czyli rozbudowy ligowe. Wiele osób o to pyta, jak to może wyglądać. Jeśli chcecie dobrać ze specyficznej ligi, na przykład ligę, bo tu ligę chyba będzie miał największy sens, no nie ma sensu La Liga, nie ma sensu Serie A. to po prostu możecie sobie dobrać. Natomiast dzisiaj, w piątek o 19, jutro o 19, i po tych godzinach z tego powodu, że będzie wysypi karty RER prawdopodobnie i tak spadną bardzo mocno przez ilość ich, które pojawi się na rynku. Natomiast Sheriff napisał, że. Prawdopodobnie, czy tam w jego opinii, czy według przecieków z tego, co zapowiada, to tak to nazwijmy, nie będzie wymagana dana karta specyficznej ligi. Czyli nie będzie jak podczas Czarnego Piątku, że karty z ligą latają po 3000. No przy 5 na 11 kart to, to jest Premier z ligą, czyli po prostu z Ligi Francuskiej z PSG to to nie miałoby sensu chyba. To chodziłoby po 4-5 tysięcy i jej pewnie też sobie z tego zdaje sprawę. I według tego, co tutaj wynika, nie będzie potrzebna tego typu karta z danej ligi. To jest warto do zapamiętania, bo wiele osób może się na to nastawiać, a przecieki nakierowują was. Że to jednak nie będzie to, więc może komuś oszczędzi czasu, a może jednak się nie sprawdzą i, i ktoś na tym zarobi. Wiecie, to zawsze trzeba patrzeć z przymrużeniem oka. Oni też się mogą pomylić, a jej może w pewnym momencie też coś zmienić w własnym działaniu. I tak ogólnie podsumowując, już nie będę szukał, gdzie to opisali, natomiast były jakieś przecieki autorstwa że. Hero pick, czyli wybór jeden z trzech kart Hero, prawdopodobnie pojawi się w niedzielę. Czyli to też możecie wziąć pod uwagę ogólnie, jeśli zastanawiacie się nad kartami Hero typu Jinola i tak dalej. No tutaj bym troszkę z dystansem tego podchodził podczas całego eventu Toty. Dlaczego? Ponieważ te karty lecą bez przerwy z paczek, a jeśli lecą bez przerwy z paczek, no to mimo wszystko ich cena będzie bardzo mocno się kształtowała podczas wysypu. No na ich po prostu nie korzyść. Tak więc jeśli dodatkowo dojdzie Hero pick w niedzielę wieczorem o 19, mogłaby być pani o ile ta data się tutaj... Pokryje. Kolejny temat, który warto zapamiętać, mają pojawić się dwie specyficzne ikony. Nie wiem w który dzień, natomiast mają być do zrobienia. To jest bardziej wasze, jeśli informacja, bo to nie podniesie rynku, bo ma się pojawić Daeglish, a dodatkowo w wersji oczywiście Prime swojej, a dodatkowo ma pojawić się Figo, również w wersji Prime. Więc jeśli po prostu macie karty niewymienne, chcielibyście któregoś z nich, no to jest taka bardziej informacja, jak sobie możecie tym klubem i tymi kartami tutaj gospodarować i w jaki sposób możecie sobie e, zaplanować, na co po prostu je wydacie. Tak więc jeśli chodzi o. Koszty tych wyzwań, no można się spodziewać, że właśnie w okolicach rynkowej ceny tego typu kart, czyli około nie wiem, tu będzie z 500-600 tysięcy może troszkę taniej, natomiast przy Degliszu będzie 1,2-1,3 miliona za całość wezwania, ale bardzo dużo zależy jak będą stały karty overallowe. I patrząc ogólnie na ceny tych foderów, overalli, jakkolwiek to zwiemy, no kurczę, aż troszkę jest żal, że człowiek nie wszedł w 83, tym bardziej w 84, które latały jeszcze wyżej wczoraj, przedczoraj szczególnie, kiedy dostaliśmy rozbudowę 3x85+, w ogóle rozbudowa 3 razy 85 no widzicie jak zrobili z informami, tylko w napastniku informy potrzebny do składu 84, pomoc i obrona bez informa, więc troszkę tutaj w inwestorów uderzyli. Natomiast to, co analizowaliśmy ostatnio, ucieczka z kart, sprzedaż inwestycji, szczególnie sprzedaż tych kart, które mieliśmy, tu Wam polecałem, 8.7, 8.6, no niestety to, to nie wypaliło. Jeśli chodzi o pika, no wymagania idealne, ludzie jednak to odsłużyli w czasie, zostawili sobie na dłużej, na późniejszy okres czasu robienie tego typu wyzwania. No i powiem Wam, że jeśli wyszliście w środę, to zrobiliście bardzo dobrze i prawdopodobnie to był bardzo dobry wybór. Jeśli wyszliście we wtorek podczas streama, gdzie to było bardziej omawiane, nie dałem rady we wtorek w nocy rzucić odcinka, no to też również to był świetny wybór. No bo mimo wszystko oszczędziliście troszkę, co nie zmienia faktu, że kiedyś te karty prawdopodobnie zaczną rosnąć. Patrząc jednak na te wszystkie segmenty, spadają. Spadają na pewno nie ma w tej chwili osób, które chcą to zbytnio kupić. Nie ma osób, które się dzisiaj decydują na wyzwanie, więc to naturalnie spada. Przed nami olbrzymie wysypy i wielkość tych wysypów będzie definiowała dalej ceny tych kart. Natomiast jeśli będziecie się zastanawiać, w co zainwestować, jak podejść do rynku, przeanalizować ten rynek to dzisiaj, w piątek, w każdy dzień, to Ty prawdopodobnie, 21 godzina, coś takiego, na Twitchu będę się odpalał i będziemy sobie tam wszyscy razem rozmawiać, analizować, często ja coś się od Was dowiem, często Wy ode mnie i mniej więcej będziemy oglądać ten temat, więc zapraszam Was na pewno na Twitcha. Patrząc jednak na inwestycje w chwili obecnej, no nie macie, jeśli oglądacie ten materiał, to nie ma tu zbytniej inwestycji. Wieczorem jak najbardziej, można zerknąć, nie wiem, jeśli by jakieś informy na tej wielkim wysypie spadły w okolice segmentów overallowych, takie mobile do 30 tysięcy, takie rzeczy i anomalie bardzo, to bardzo, czym Miller są bardzo często po prostu aktualne. I możliwe, no bo idzie aż tyle paczek, że wszyscy nie nadążają z wykupywaniem tych kart tańszych, zanim rynek się ustabilizuje, określi swoją cenę, no to po prostu wiele tego typu kart spada. Natomiast pamiętajcie, że tu jest bardzo dużo kart overallowych, bardzo dużo tych kart będzie pod SBC wsadzanych do innych, no i wyjście z Team of the Week 17 było jak najbardziej słuszne, co zresztą widać w tym momencie po tych cenach, nie? Wychodziliśmy przy 30 tysiącach, 29-30, to to jednak było dużo lepsza decyzja. Nawet nie wyszedłem także na inwestycji, gdybym się nie podpaliło o godzinie 19, kiedy kiedy wyszedł ten peak, no, ale wymagania wyglądały wręcz idealne. Headliner dwójka, Dało się zarobić po jakichś przegranych meczach, po wahaniach i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o moją osobę, no to tutaj na Cancelo na pewno nie zarobiliście. Było zero, może podatek. I na dobrą sprawę, jeszcze tutaj Leo też było zero, lub podatek. W tym momencie oczywiście są tanie, ale już dawno to wszystko posprzedawaliśmy. Mam nadzieję, że Wy też. Więc jeśli chodzi o to, no to kompletnie nie wypał. Po dobrym styczniu troszeczkę tutaj nie poszedł ostatni tydzień, ale mam nadzieję, że teraz podczas ty będzie się dało to odrobić. I pojawia się takie ciekawe przemyślenie: wiele osób mnie pyta, słuchaj, otwierać na napastnikach paczki. Otwierać na całej drużynie i tak dalej. Pamiętajcie, podczas całej drużyny będzie 12 prawdopodobnie zawodników do trafienia. Mamy tam wybór między chyba Salahem, Ronaldo i chyba Benzemo. Będzie wybór zawodnika numer 12. Obstawiam, że wygram Ronaldo, ponieważ on sprzeda jeszcze więcej paczek. No i mimo wszystko ludzie mogą jak najbardziej chcieć tego CR7 wersji Toty. Natomiast kiedy otwierać paczki? Wydaje mi się, że dni są oczywiście jakimś naszym takim powiedzmy zamiarem i pierwszym wyborem, czyli na całą drużynę według mnie najbardziej sensownie. Oczywiście odrzucam tutaj teorię, że jak wiele osób otwiera to jest gorzej, że przykręcają drop, pewnie tak jest, ale to nie zagłębiam się, bo na to nie mamy dowodów. Patrząc jednak dalej, najbardziej się opłaca na całej drużynie, ale jeśli jakimś cudem i jej zrobi błąd z paczkami. To znaczy, ja Was będę na Twitterze na Instagramie, naprawdę wpadnijcie, zaobserwujcie mojego Twittera i Instagrama, ponieważ tam będę Was również informował, jakby coś takiego się wydarzyło. Od razu wam dam znać, tak jak było podczas versus I'u, że warto otwierać te paczki. Mam nadzieję, że ktoś na tym skorzystał. Jeśli jej zrobi jakikolwiek błąd z paczkami, cokolwiek będzie inaczej lecieć, nie wiem, karty toty nie będą jednak leciały z którejś z formacji, albo będą lecieć za długo czy coś takiego, no to wtedy jest właśnie moment, w którym Wy możecie otwierać paczki. I to według mnie może być najlepszy moment do otwierania paczek. Czyli w momencie, kiedy jej zrobi błąd, bo po prostu to, jak to robią notorycznie, jak potem oddają, nie mają z tym problemu, czyni, że to jest po prostu najlepsze okienko na otwieranie pak. Jeśli chodzi o składy, jak musicie grać tą ligę weekendową, no to prawdopodobnie dzisiaj przed 19 też może być tani, też może być panika, ale wiadomo, tu się wszystko może zmieniać. Wydaje mi się, że karty, które nie są w paczkach, które są bardzo pożądane, nie wiem, dębele typu Martial i tak dalej, o ile rynek nie spadnie bardzo nienaturalnie w kartach, które są w paczkach, że one, nie wiem, będą na to naprawdę dużo taniej nawet te Hero, no to te karty mogą spokojnie odbić, no bo ich jest ograniczona ilość, wiele osób sprzedało, wielu osób nie ma składu, wiele osób będzie chciało wrócić do tych kart, bo mimo wszystko Toty nie zapełnią im luki w składzie, w którym mieli karty po 300-400 tysięcy monet, tak więc dzisiaj przed 19 może być jeszcze fajny dołek, oczywiście w pewnie w poniedziałek był większy, ale no to nie są aż takie różnice, żeby teraz jakoś bardzo ten temat żałować i po prostu... Płakać, że się wtedy nie kupiło. Patrząc dalej, wiele osób pyta o MBP: jak może się zachować? Słuchajcie, dzisiaj wodzi z paczek, więc prawdopodobnie do niedzieli będzie mógł rosnąć, szczególnie podczas ligi weekendowej. Tak samo było tydzień temu, ale potem od niedzieli do piątku on wraca do pak, a to również będą dni bardzo mocno wysypowe, więc ten MBP złoty może być nawet tanie, nie wiem, w okolicach środy, czwartku i wtedy będziecie mogli go jeszcze raz kupić. No bo rok temu było tak, że on również był w teamu w DJR, tak samo wyglądało i podczas, kiedy wszedł jako napastnik rósł, Potem spadał. Jak napastnik był jako była to Liga Weekendowa i znowu na weekend. Wiadomo, troszkę inaczej, ta Liga Weekendowa wtedy wyglądała, w innym momencie były nagrody i tak dalej, ale prawdopodobnie, kiedy znowu wróci do paczek, tak to będzie wyglądać. Neymar, z tego co wiem, Neymar nie ma być w paczkach w żadnej wersji specjalnej, żadne tu nominowane nie mają być, przynajmniej tak oni dementują, więc Neymar prawdopodobnie jest narażony na bardzo, to bardzo duże spadki, no bo będzie leciał normalnie spak jako karta złota, czyli będzie dość często trafiany, szczególnie przy tych wysypach. Kante prawdopodobnie też dzisiaj dość mocno oberwie, no poleci mnóstwo paczek, on dopiero w niedzielę ląduje jaka karta specjalna, więc, tego typu, wszystko, co będzie w paczkach, można podsumować, będzie prawdopodobnie taniej. Każdy wysyp będzie zbijał tych ceny kart, które są w paczkach. No, chyba że aż tak dużo osób kupiło składy i chce je odkupić. To samo tyczy się Ronaldo, który będzie spadał ale czy kart hero, nie? Czy kart hero, jeszcze hero pick ma być w niedzielę, więc przez tą niedzielą bym się nawet nie napalał na te karty hero, bo jeśli hero pick będzie logiczny i on będzie w ogóle za 100-150 tysięcy monet, to będzie masowo robiony i to może też wpłynąć na rynek, bo szczególnie, że ludzie będą mieli dużo kart, hero pick powiedzą sobie, o, za icon Pika mogę zrobić sobie 8 hero picków, załóżmy na to, czy tam 6. No i wtedy może trafię którąś kartę, która mi się przyda jak Ginola, co będzie i tak dobra na poziomie wielu ikon, które z reguły trafiacie. Tak więc tak to mniej więcej wygląda, że jeśli chodzi o skład, o karty, których nie ma w paczkach, których nie będzie w paczkach, karty starsze możecie ewentualnie Ci przed 19 spróbować kupić, jeśli się na tą ligę weekendową. Natomiast jeśli chodzi o karty, które będą w paczkach, pewnie się nie uchronią. A tak poza tym, może mnóstwo innych anomalii występować na poszczególnych nazwiskach, w zależności czy będzie jakiś link, czy będzie jakieś większe zainteresowanie i co jej wraz z tym kontentem wypuści, bo prawdopodobnie wiadomo, wiem, że będzie Paketa, że będzie Kane, że będzie Dest, ale prawdopodobnie jeszcze o wielu rzeczach nie wiemy. 15 minut, więc tak szybko podsumowując, słuchajcie, po pierwsze wpadajcie na Twitcha w każdy dzień, 21, tam jestem w stanie Wam odpowiedzieć bezpośrednio na pytania. Natomiast jeśli napiszecie pytanie w komentarzu, również tym razem na każde odpiszę, Spróbujecie i ogólnie w te Toty bardzo dużo czasu poświęcać tutaj na content, na cokolwiek, żebyśmy sobie w jednym miejscu mogli to omawiać. Druga sprawa, odcinki w Toty będą w każdy dzień o godzinie 12, 13, coś takiego, więc naprawdę też warto tutaj na kanał zaglądać. Zerknąć, wysłuchać, podsumowuje Wam to w jedno miejsce. Nie? nie musicie tego szukać, a na dobrą sprawę jest często ciężko bardzo nad tym nadążyć. Tak samo Instagram i Twitter, natomiast głównie Twitch. I po prostu YouTube, bo tu mogę bardziej się wypowiedzieć niż tam w ograniczonej ilości słów i pisząc, na co niekiedy nawet nie masz tak dużego czasu, dużej ilości czasu, ale wrzucam krótkie info. Natomiast podsumowując, handel zobaczymy. Kolejny temat, który dość mocno generuje, kiedy najlepiej opłacało się inwestować podczas Czarnego Piątku, podczas świąt, czyli bardzo wysypanych eventów, kiedy EA coś robiło. Niesamowitego. Czyli na przykład Signature signings, ok, dali wymagania, znikali wcześniej z eventem, tu jest analiza, ale podczas świąt mieliśmy w sklepie coś takiego jak Party Back, gdzie mogliście trafić kartę specjalną z poprzednich eventów, która nie leciała. Powodowało to olbrzymie okienko na tego typu karty. Pamiętajcie, dali 22, 23, a więc o 22 jeszcze jakby dali znowu, to nie wpadajcie tak mocno, bo jeszcze może pójść powtórka. Druga sprawa, infy 83 plus gwarantowanej paczce z tokenem. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy coś takiego znowu nie nastąpi, bo takie coś mogłoby im naprawdę napędzić sprzedaż. A jak takie coś raz dali, to tak może wyglądać. No i trzecia sprawa, którą tu no nie wiem, czy straszył, podczas Czarnego Piątku trochę nastraszyłem, a nic z tego nie było, czyli paczki z podglądem. Jeśli jakimś cudem oni się zdecydują na paczki z podglądem o wartości 50, może 100, 125 tysięcy no to słuchajcie, wtedy rynek na pewno oberwie, nie? I to na pewno oberwie, wiadomo, logicznie, jak gdybym był na ich miejscu, to nie robiłbym tego rynkowi, dał to dopiero gdzieś na tocy, dał dopiero gdzieś wakacje i po prostu odpuścił. Natomiast to jest logika, a moja, Wasza, a ich logika jest logika słupków zarobkowych. Jeśli te paczki z podglądem są otwierane przez każdego i wiele osób nie mając końców wykupuje je za FIFA pońcy, no to mimo wszystko jest u nich inny, odbiór niż u nas, no bo im to, im to nie przeszkadza, że karty są tańsze, no w tej edycji my mamy mnóstwo końców, ludzie mają bardzo dużo końców, karty są tańsze, ta edycja wcale nie jest zła, natomiast do takiego schematowego działania jest momentami trudniejsza, co nie zmienia fakturze, że ostatni miesiąc czy dwa dawała naprawdę, naprawdę świetnie zarobić, szczególnie jeśli ktoś chodził w ify, jeśli ktoś działał na jakichś tego typu kartach, jeśli ktoś flipował i tak dalej, wiadomo, Przyjdzie tydzień, co się straci, ale przyjdą trzy tygodnie, co się zyska i wychodzimy z takiego założenia i w ten sposób handlujmy. Dzięki dzisiaj za oglądanie. Myślę, że mniej więcej wszystko podsumowałem, wszystko opowiedziałem, co chciałem tutaj poruszyć. No, takie podsumowanie przez Toty. No, nie dam Wam żadnej inwestycji, bo na chwilę obecną nie ma w co wejść, raczej bym poczekał. Co nie zmienia faktu, że każdy wieczór może generować świetne okazje wtedy, kiedy ludzie się nie połapią z cenami, wystawią za tanie ify, pójdzie zbyt masowe wystawienie i tak dalej. Jeśli doczekałeś do końca. Napisz może komentarz to ty. Może być to ty, głupio to brzmi, ale może być to ty, ale będę wiedział, że oglądasz do końca. No i tyle. Siema.